Na dzień dzisiejszy wiadomo, że istnieją cztery rodzaje oddziaływań fundamentalnych i to oddziaływanie, które jest dla nas najbardziej odczuwalne na co dzień, to jest oddziaływanie grawitacyjne. Wiadomo również, że to oddziaływanie grawitacyjne zostało prawidłowo opisane przez Einsteina w latach 30. ubiegłego wieku i opisuje je tak zwana ogólna teoria względności. To, co będzie dzisiaj na wykładzie, to jest teoria czy koncepcja siły grawitacji, która ma dużo, która jest dużo starsza i którą na razie będziemy się posługiwać. A więc zgodnie z tą koncepcją siła grawitacji to jest siła, która występuje między dwoma ciałami. One nie muszą być w kontakcie. Załóżmy, że mamy masę M1 i M2 w odległości R. Siła grawitacji to jest siła, która działa ze strony ciała o masie M2 na ciało o masie M1 i vice versa, a więc siły te mają zwroty przeciwne, a takie same wartości, jak to jest zapisane za pomocą tego równania, czyli jest to para akcja-reakcja. Na tym rysunku zaznaczyłam wersor R, który pokazuje kierunek działania tej siły, a jest to kierunek prostej, łączącej właśnie te dwa centra, dwie masy. Dlatego też mówi się również, że siła grawitacji jest siłą centralną, bo jest jej kierunek taki jak właśnie kierunek prostej łączącej dwa punkty. Jak, jeśli tak mamy zdefiniowany wersor R, że zaczyna się on w tej masie M1, jaka będzie siła grawitacji, która będzie działała na masę M2? To opisuje ten wzór, czyli jest to minus pewna stała, która się nazywa stałą grawitacji o wartości 6,67 × 10⁻¹ Newtona metr kwadrat na kilogram kwadrat. Iloczyn mas dzielone przez odległość do kwadratu i razy wersor S, R. Czyli widzimy, że wektor F2,1 ma zwrot przeciwny aniżeli wersor R. Jakbyśmy analizowali drugą siłę, no to widzimy, że jej zwrot jest przeciwny. Wartość będzie taka sama. A więc jest to para sił akcja-reakcja, czyli na każde ciało, które znajduje się na Ziemi, również działa taka siła, która jest siłą grawitacji i ta siła, która działa na człowieka znajdującego się na Ziemi, jest co do wartości równa sile, z jaką człowiek działa na Ziemię. Te siły mają te same wartości, ale jeśli zważymy fakt, że Ziemia ma masę dużo, dużo większą aniżeli masa człowieka, to przyspieszenie, jakiego doznaje Ziemia w związku z tym, że człowiek przyciąga ją z taką samą siłą, z jaką Ziemia przyciąga człowieka, jest pomijalnie małe w porównaniu do przyspieszenia, jakie działa na człowieka, jakie wynika z faktu istnienia siły grawitacji i to przyspieszenie jest właśnie na powierzchni około 10 m/s², jak wiemy. Jeśli będziemy rozważali ciało, które znajduje się na zewnątrz jakiegoś obiektu, który jest sferyczny, to również można taki sam wzór na siłę grawitacji napisać. Jeśli natomiast ciało znajduje się w środku, to już tak nie jest, więc na razie my będziemy się zajmować właśnie taką sytuacją, że ten obiekt znajduje się na zewnątrz i zawsze, jeśli znajduje się na zewnątrz takiej sfery o masie m, to siła grawitacji wyraża się dokładnie takim samym wzorem co do wartości, jak siła, którą sobie narysowaliśmy, napisaliśmy przed chwilą, czyli stała grawitacji, iloczyn mas przez kwadrat odległości. Jak teraz wiąże się siła grawitacji z przyspieszeniem ziemskim? No, ponieważ przyspieszenie na powierzchni Ziemi, siła grawitacji jest równa ciężarowi, no to jeśli przyrównamy sobie te dwa wzory, podzielimy obydwie strony równania przez masę, to otrzymamy relację między właśnie stałą grawitacją, masą Ziemi i kwadratem promienia Ziemi i przyspieszeniem ziemskim. I stąd znajdziemy wielkość, która, jak wiemy, jest równa 9,81 m/s² dokładnie. Natomiast jeśli będziemy brali pod uwagę obiekt, który znajduje się w istotnie różnej w porównaniu do promienia Ziemi odległości,
to wtedy to równanie będzie troszeczkę inaczej wyglądało na przyspieszenie grawitacyjne. Otóż w równaniu pojawi się, w mianowniku równania na nowe przyspieszenie, pojawi się jeszcze oprócz promienia Ziemi właśnie wysokość nad powierzchnią Ziemi. No i można przeliczyć sobie, jaka jest, jak zmienia się to przyspieszenie wtedy, kiedy oddalamy się od powierzchni Ziemi. Czy ono się istotnie zmienia wtedy, kiedy lecimy w samolocie? Czy ono się istotnie zmienia wtedy, kiedy jesteśmy w statku kosmicznym? Otóż można to przeliczyć i dla przykładu, jeśli znajdujemy się na wysokości 10 do 7 metra, czyli 10 milionów metrów, czyli 10 tysięcy kilometrów, to wtedy to przyspieszenie jest rzędu 0,13 metra na sekundę kwadrat. Czyli widzimy, że dla bardzo dużych odległości dopiero to przyspieszenie istotnie się zmienia. Jak udało się wyznaczyć tą stałą, która występuje w równaniu na siłę grawitacji, stałą grawitacji? Dokonał tego na przełomie wieku XVIII i XIX Henry Cavendish, który wykonał takie doświadczenie. Mianowicie dokonał pomiaru momentu siły, która działa na obiekt wtedy, kiedy w pobliżu tego obiektu znajduje się ciało o innej, o jakiejś istotnie dużej masie, i to doświadczenie wygląda następująco. No troszeczkę je tutaj przedstawiam w wersji współczesnej, a więc wyobraźmy sobie, że mamy nić, na której są zawieszone dwie kuleczki i te kuleczki są na sztywnym pręciku, oznaczonym tutaj taką linią przerywaną. I teraz wyobraźmy sobie, że nić jest przyczepiona do, czy na tej osi, na której znajdują się te dwie kuleczki, jest też przyczepione lusterko. I na to lusterko świecimy światłem, no niech będzie, że to jest światło monochromatyczne, które pochodzi z lasera. Wiązka światła odbija się, prawda, i otrzymujemy obraz tego właśnie tej wiązki światła gdzieś na jakimś detektorze, który widzi to światło. Dalej, co się stanie, jeśli teraz w pobliżu tych kuleczek znajdą się kulki, które mają dużą masę? To właśnie jest doświadczenie, które przeprowadził Cavendish. Otóż wtedy układ ulega skręceniu, dlatego że te duże kulki powodują właśnie, że na skutek oddziaływania grawitacyjnego ten układ się obraca. Ale jeżeli się obraca, to obraca się również to mocowanie lusterka i cały układ się obraca i w związku z tym lusterko obraca się o pewien kąt. I teraz im większe jest oddziaływanie grawitacyjne, tym większy jest moment siły działającej na ten pręcik, na którym są zawieszone kuleczki, i oczywiście w związku z tym lusterko odchyla się o wyższy kąt. I na podstawie tego odchylenia o określony kąt można wyznaczyć właśnie stałą grawitację. Tak to zrobił Cavendish, czyli siła grawitacji, jak wiadomo, to jest stała grawitacji, iloczyn mas przez kwadrat odległości. Tutaj mamy dwie kuleczki, więc będzie moment sił pochodzący od dwóch sił grawitacji między każdą parą kulek, i ten moment sił dla każdej siły to jest na ramieniu, które ja oznaczyłam jako x. Odległość między kulkami oznaczyłam jako r, czyli moment siły, który będzie pochodził od tych kulek dużych, działający na skutek siły grawitacji, powodujący obrót tego pręcika, na którym znajdują się kulki, to jest dany takim wzorem. Wektor położenia razy siła i razy dwa, bo to są dwie siły. No i teraz z drugiej strony wiadomo, że ten moment siły będzie powodował właśnie obrót i im większe będzie to oddziaływanie, tym ten moment będzie większy i większy kąt obrotu. Stałą K, która tutaj występuje, można wyznaczyć, korzystając z innych doświadczeń dla tego układu konkretnego, a więc stała K jest znana. I dalej,
z przyrównania właśnie tych dwóch wzorów otrzymujemy informację, jaka jest stała grawitacji. Jeśli wiemy, ile wynosi stała grawitacji, to oczywiście możemy tę stałą grawitację wstawić do wzoru na siłę grawitacji i otrzymać masę Ziemi. To jest właśnie sposób na wyznaczenie masy Ziemi. Jak teraz, jeśli znamy masę Ziemi, znamy promień Ziemi, który dość dawno jeszcze przed naszą erą został wyznaczony, jak można określić gęstość Ziemi? No, gęstość to jest oczywiście masa przez objętość przy takim założeniu, że objętość Ziemi to jest, że zakładamy, że Ziemia jest kulą 4 trzecie pi r do trzeciej, otrzymujemy średnią gęstość około 5,5 tysiąca kg na metr sześcienny. Ciekawe jest, że większość skał ma gęstość dwukrotnie mniejszą, prawda? I w związku z tym należy się spodziewać, że rdzeń Ziemi musi posiadać dużo większą gęstość od tej średniej gęstości. Jest to bardzo ciekawy wynik, który jest wart wspomnienia. Siłę grawitacji, oprócz tego, że my doświadczamy jej istnienia, no bo wystarczy, że przestanę podpierać, czyli trzymać ten obiekt i on znajdzie się zaraz na Ziemi. Możemy również obserwować w skali makro, niekoniecznie w skali mikro i między innymi za właśnie siłę grawitacji, czy siła grawitacji jest odpowiedzialna za przypływy i odpływy. Zjawisko przypływów i odpływów wiemy, że występuje dwukrotnie w ciągu doby na danej szerokości geograficznej. Tutaj jest pokazana taka sytuacja, która przedstawia optymalny układ wtedy, kiedy to te przypływy i odpływy są, kiedy przypływ jest największy. Czyli dwa razy w ciągu doby jest tak, że jeśli Ziemia znajdzie się w takiej pozycji jak tutaj na tym rysunku, to wtedy przypływy po jednej i po drugiej stronie względem położenia Księżyca są największe. I po 12 godzinach sytuacja się powtarza, czyli w ciągu tych 12 godzin następuje wzrost do maksymalnej fali przypływu i spadek do wartości najmniejszej i to się powtarza dwa razy w ciągu doby. Dlaczego tak jest? To jest dlatego, że jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że masy wody są na powierzchni Ziemi, mniej związane z tą Ziemią, to wtedy, kiedy Księżyc znajduje się bliżej tutaj powierzchni tych mas wód aniżeli Ziemi, to siła ciężkości jest, siła grawitacji jest większa dla mas wody aniżeli dla Ziemi, bo one znajdują się bliżej. W związku z tym efektywna siła grawitacji jest taka, że woda jest ciągnięta w stronę właśnie tego Księżyca. Po drugiej stronie rzecz się ma następująco. Oczywiście na masy wody działa siła grawitacji mniejsza, bo ona jest bardziej oddalona, aniżeli jest oddalona Ziemia. Czyli Ziemia jest jak gdyby odsuwana od tej, odciągana od tej masy wody. No to jest taka wybrana pozycja. Oczywiście w zależności od tego, jaka jest faza Księżyca i jak on się znajduje względem położenia Ziemi, to trochę te wartości się zmieniają. Oczywiście na to ma również wpływ fakt, że Ziemia się obraca wokół własnej osi i wpływ ma również fakt, że znajdujemy się w polu grawitacyjnym Słońca. Także efektywnie to na ile te wody przybierają czy opadają, jest związane z faktem, w jakim jesteśmy układzie względem fazie, względem w naszym ruchu wokół Słońca i w ruchu Ziemi wokół własnej osi. No i wreszcie, jeśli bierzemy pod uwagę siłę grawitacji, to należy wspomnieć o nieważkości ciał. Otóż, jeśli wyobrazimy sobie, że mamy taką sytuację, że znajdujemy się w windzie, to jeśli ta winda porusza się w dół z pewnym przyspieszeniem A, to wtedy równanie ruchu dla windy jest następujące.
W dół działa siła, która jest ciężarem, w górę jest, działa siła, która, na której jest zawieszone to, zawieszona ta winda. Czyli iloczyn masa razy przyspieszenie to jest ciężar minus siła, jaka działa właśnie na tę, ze strony liny windy. Oczywiście to samo, takie samo równanie ruchu napiszemy dla człowieka, który znajduje się w windzie, z tym, że no, musimy pamiętać, że to N to wtedy jest siła reakcji, która jest ze strony podłogi na tego człowieka, ale jest to dokładnie też taka sama siła jak ta poprzednia. I teraz jeśli stąd policzymy sobie naciąg, czy tam, przepraszam, siłę reakcji, jaka jest ze strony podłoża, no to widzimy, że to jest różnica mg minus m razy a. No i teraz, co się stanie, jeśli człowiek będzie się poruszał z przyspieszeniem A równym G, czyli innymi słowy, jak się wydarzy taka sytuacja. Czyli jak winda spada swobodnie, to wtedy G jest równe A, a jak G jest równe A, to wtedy oczywiście siła reakcji ze strony podłoża jest równa 0. Czyli jak nie ma siły reakcji ze strony podłoża, to jeśli sobie wyobrazimy, że człowiek stał w windzie na wadze, to, to waga wskaże 0. A jeśli tak, to znaczy, że człowiek znajduje się w stanie nieważkości. Czyli każde ciało, które spada swobodnie w polu grawitacyjnym, znajduje się w stanie nieważkości. Dziękuję bardzo za uwagę.